Najgorsze w tym wszystkim kręceniu jest to, że zawsze trzeba wrócić po takich ujęciach po swój sprzęt. Ale wygląda fajnie. Cześć, witam Was serdecznie w następnym materiale poświęconym temu, jak przygotować się do samotnej nocki solo w lesie. Jak widzicie, rzecz będzie tutaj w pięknych okolicznościach przyrody. Zapraszam Was do części trzeciej, w czym będziemy spali, czyli rzecz o śpiworach. Jak wspomniałem, jest to część trzecia, możecie się zapytać, a gdzie jest część druga, nie ma jeszcze części drugiej. Część druga jest nakręcona, mam przygotowaną, ale postanowiłem sobie zmienić, trochę wykorzystać okoliczności, które się wydarzyły, czyli że akurat jest taka, była okazja, że jest piątek po pracy, 2 sierpnia, że mam okazję właśnie udać się na taką samotną noskę do lasu, więc połączymy przyjemne z pożytecznym. I rzecz o śpiworach, o tym, w czym się śpi właśnie w takim lesie, opowiem właśnie z miejsca, o którym rozmawiamy, opowiem właśnie ze środku tego lasu, jak sobie właśnie dobrać właśnie dobry śpiwór, ale nie będę jeszcze zdradzał, jest parę innych pomysłów, jeżeli idzie o czym, po czym można spać, zazwyczaj nietrafione na śpiworze się kończy. Więc co, jest dynamika, ja muszę się udać właśnie, jest godzina 19 dochodzi, 20:21 jest zachód słońca, więc ja do tego czasu muszę, chciałbym się znaleźć już na miejscu, znaleźć miejsce pod nocleg i się rozłożyć, więc witam Was jeszcze raz, udamy się na miejsce bytowania i tam właśnie pogadamy sobie troszkę właśnie o części tej trzeciej, właśnie przygotowania do samotnej nocki solo w lesie. Zapraszam serdecznie. Widzimy się na miejscu. Ja będę trochę bardziej zmęczony, spocony niż Wy. No ale sam tak chciałem. Dotarłem na miejsce. Bardzo, bardzo fajne miejsce. Droga jest za mną jakieś 400 metrów polna. Za wzniesieniem, więc tam nic nie będzie mnie widziało. Ja nikogo nie będę widział. Raczej nie ma powodu, żeby ktokolwiek tutaj się pojawiał. Jest tutaj takie fajne... Może pokażę. Takie fajne właśnie kawałek po prostu stworzony do tego, żeby się rozbić. Za moimi plecami jest ładny lasek. Do zachodu słońca została jakaś godzinka, więc jeszcze mogę skorzystać i może właśnie przeprowadzić ten materiał o śpiworach, o tym, w czym będziemy spali. O też komforcie miejsca może świadczyć fakt, że jeszcze 3 lata temu, w czasie pierwszych właśnie wyjazdów, prawdopodobnie bym jak najszybciej chciał się rozstawić i poczuć, że mam schronienie. Teraz już jak czuję, że jestem na miejscu, to już mi wystarczy, że już nie muszę iść, więc nie czuję takiej potrzeby. Raczej chwilkę odpocząć, odsapnąć. Tam jest chyba ładny widok, więc może pójdziemy sobie nad jezioro, pokażę Wam jakieś ładne kaszubskie widoki z Borów Tucholskich, okolic Czarnej Wody, Czerska, to mniej więcej te okolice są. Jak tak patrzę teraz na siebie i oglądałem ostatnie materiały, jak robię, to ja się chyba powinienem wreszcie wytłumaczyć, dlaczego ja jestem cały czas w niebieskim polo. To nie dlatego, że ja mam tylko jedno niebieskie polo i w nim cały czas chodzę i się nie przebieram, bo nie czuję takiej potrzeby. Przyczyna jest bardziej życiowa. Jest to fajne, tutaj troszkę o ciuchach, jest to fajne syntetyczne przede wszystkim, fajne syntetyczne właśnie polo, koszulka, co powoduje, że ma kapitalną oddychalność, to powoduje, że bardzo szybko schnie.
troszkę się odwrócę, żeby wiatr nie przeszkadzał, że bardzo szybko schnie. I fakt, że jak była promocja, to kupiłem sobie 5 takich. Dlatego po prostu jest dla mnie to mega uniwersalne, outdoorowe wyposażenie. Tym bardziej, że ja mogę w tym być w pracy. Człowiek nie wygląda tak sportowo, jakby chciał przebiec maraton. Albo właśnie to zrobił. Dzięki temu wyglądamy w pracy normalnie. A w terenie jesteśmy jak najbardziej właśnie ubrani tak, jak być powinniśmy, czyli właśnie lekko, przewiewnie, szybko schnąco. Dlatego właśnie tak poczułem, jak teraz się zobaczyłem, właśnie, że to byłby dobry moment, żeby powiedzieć, dlaczego ja mam cały czas filmy w tym samym. Jest ich 5, wszystkie są prane. Chodźmy nad jezioro, przed rozbiciem się jeszcze obejrzymy sobie jakiś ładny widoczek. O, popatrzcie. Wow, to się przestraszyłem. To on mnie zobaczył. On mnie zobaczył. Ja chcę go mieć blisko i ostro, więc takie małe cuda natury. Można się bać dzika, można się bać wilka, ale my szybciej wpadniemy na takiego koleżkę małego niż na coś większego. Dobrze, ewidentnie się siebie boimy. Aż mi gęsia skórka przeszła. No dobra, idziemy dalej. To jest ten moment. To jest ten moment, dla którego człowiek się cieszy, że zdecydował się na troszkę wysiłku, żeby przejść się w głąb tego lasu, żeby wreszcie przestać było słychać jakiekolwiek odgłosy cywilizacji. Nie słychać ani jadących samochodów w tle, drogi asfaltowe są naprawdę bardzo daleko. Nie słychać odgłosów wioski, ani psów ją zamieszkujących, czy innych jakichś motorowych rzeczy, jak samochody czy traktory. Jest absolutnie strefa wolna od sztucznego hałasu. Słychać tylko wiatr, liście, którymi porusza. I ciutkę, leciutko wodę pobliskiego tutaj właśnie jeziora, nad którym jestem. Zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. To są takie właśnie momenty, w którym człowiek czuje, że opuścił ten duży, głośny świat. I ten czas planowania, czas wspomnień się zawęził do tu i teraz wspomnianego przeze mnie wcześniej. Jest tylko ta chwila. Zobaczcie, jakie ładne widoki. Inside I feel alone, like a dog who's lost his bone. Dobra, ja trochę odpocząłem. Byliśmy nad jeziorem, widzieliśmy pająka w lesie, fascynująca sprawa. Pora się rozbić. Już troszkę właśnie odpocząłem, ochłonąłem. Możemy się rozbić. Na dzisiejszą nockę wybrałem sobie formę schronienia pod postacią namiotu. Nie dlatego, że boję się spać gdzieś właśnie na zewnątrz. Ja to tutaj akurat to zmówię, bo to będą tutaj z miejsca bardzo fajne uwagi a propos dalszego, następnej części czwartej. Pod czym spać? Dlatego właśnie pozwolę sobie właśnie kilka uwag zrobić, gdzie będziemy lepiej, bardziej świadomie oglądali tą następną część właśnie przy statycznym, z tego co mam w planie omówienia właśnie różnych rodzajów schronień. Dlatego też tutaj na przykład będę spał pod namiotem, ponieważ taką mam dzisiaj ochotę. Jest lato, jest dosyć ciepło, owady dają się znać, jestem po pracy zmęczony, nie jestem w trybie survival, tylko bardziej po prostu leśny wypoczynek, więc zaprezentuję Wam rozstawienie dwuosobowego turystycznego namiotu firmy Coleman. Takiego namiotu, którego można włożyć właśnie do plecaka i on za dużo nie waży, waży około 3 kg. Na turystykę nizinną jest to wystarczająca waga. Nie mówimy tutaj o żadnych ultralightach, namiotach wyprawowych, cieniutkich i tak dalej. To jest namiot w granicach 250 zł, bardzo dobrej firmy turystycznej, takiej, gdzie mamy pewność, że nic nam się nie wydarzy, nie zmokniemy i będzie wysoka jakość wykonania. Wiem, o czym mówię, ponieważ ja go kupiłem po tym, jak spałem pod namiotem, o niskiej jakości wykonania Chińczyku, kupionego właśnie z
Z Miltekem on zdaje się był. Tutaj nie narzekam na firmę, bo Miltek można trafić bardzo fajne rzeczy, można trafić kompletne kupy, zależy właśnie od produktu. Plecak przykładowo, który kilka materiałów temu recenzowałem, jest się okazuje, że jest kapitalny i nie ma nic mu do zarzucenia. Namiot niestety przecieka, udało się wszędzie. Więc co, mamy godzinę, tutaj ładnie będzie widać. Mamy godzinę 19:35, nie przedłużając, przyspieszę pewnie ten materiał, zobaczymy ile zajmie rozstawienie właśnie takiego namiotu, jak człowiek już ma troszeczkę wprawy, nie jest to pierwsze rozłożenie, więc zapraszamy. Dusty road, I keep on going like I'm being led. My whole life's going round and round. Już całkowity czas rozstawienia namiotu przez jedną osobę wyniósł 7 minut. Dowodzik. Mamy 19:32. No i to tyle, jeżeli idzie o formę schronienia. Jak widzicie, bardzo komfortowa, fajna i szybko zorganizowana. I tak naprawdę jesteśmy gotowi, żeby zacząć biwakować. Tutaj już nic więcej robić, jeżeli idzie o obóz, nie trzeba. Co ważne, nie będę robił ogniska. Jest lato, jest ciepło. Ogniska w lesie, nie dość, że są nielegalne, no to są ryzykowne, więc jeżeli mówię, no naprawdę nie ma absolutnego jakiegoś przymusu, to zamiast tego ognia można sobie poczytać książkę przy latarce, mieć latarkę turystyczną. To też jest fajne, magiczne światełko generalnie, jeżeli dookoła otaczającej nas ciemności nawet właśnie ta LEDówka fajnie sobie świeci, czy LEDówka stylizowana na lampę naftową, coś takiego mniej więcej. Więc mówię, no ognisko niekoniecznie, nie zawsze. Ja mówię, robię tylko jeżeli idę z kimś dla animacji generalnie jakiegoś tam chwili, momentu tego spędzania wieczoru. Jak jestem sam, nie czuję potrzeby, nie chciałoby mi się zbierać teraz drewna. Siedzieć w dymie. Świeże powietrze, cisza i jakaś dobra, fajna książka. Więc tak, no to było rozstawienie, więc to będziecie mieli do następnej części jakieś właśnie wprowadzenie, o co chodzi w schronieniach, jak to wygląda w realu. No i teraz co, wezmę sobie, zrobię porządek w tym barłogu tam i przejdziemy to, do czego chciałem od początku przejść, czyli część trzecia, opublikowana przed częścią drugą, na temat tego, w czym śpimy, w czym spędzamy takie nocki. Mam nadzieję, że następne wideo to już będzie konkretnie właśnie to, co sobie zaplanowałem. Ale no też przyznajcie, że byłoby słabo właśnie nie skorzystać z opowiadania o samotnej nocce w lesie, będąc tutaj, a wziąć na tle namiotu właśnie opowiedzieć te swoje kilka minut przygotowanego w konspekcie materiału. Nie, no to trzeba pokazać. To właśnie to robię, o czym mówię i mówimy sobie, rozmawiamy razem. No dobrze, pora przejść teraz do tematu, który właśnie miał być głównym tematem przewodnim tego materiału. Czyli po raz enty powtórzę to, pod czym śpimy. Na szybko kręcę materiał, ponieważ właśnie tak się pozachwycałem widokami, że właśnie zauważyłem, że moje naturalne oświetlenie w postaci naszej dziennej gwiazdy zostało mu kilka minut do zachodu słońca, więc za chwilę to piękne złote oświetlenie tutaj zniknie. No więc zaczynamy, nie przedłużając. Więc w czym śpimy w lesie? Żyjemy w Polsce, w kraju nizinnym generalnie, więc odpowiedź tak naprawdę jest tylko jedna. Śpimy w śpiworze. Po prostu. Tutaj nie ma wielu możliwości wyboru. Owszem, mogą nam się fajnie kojarzyć, przykładowo może fajnie się kojarzyć taki kocyk szary wojskowy, jak pamiętacie, jeżeli ktoś chce być w klimacie jakimś takim oldschoolowym, troszkę hipsterskim, troszkę takim harcerskim, trochę sobie powspominać, jeżeli ma jeszcze takie wspomnienia czasy właśnie lat 90. czy 80. i wcześniejszych. I w takim wypadku może się taki kocyk wydawać fajnym pomysłem, właśnie, że się zawiniemy i będzie właśnie bardzo przytulnie. Błąd, ja to zrobiłem raz. W naszych nizinnych klimatach generalnie, to ja nawet latem ten koc i tak jest słabym pomysłem, ponieważ on jest ciężki, to jest raz, zajmuje dużo miejsca, to jest dwa.
chłonie wilgoć, więc w tej badeckiej godzinie 4-5 nad ranem po prostu możemy się obudzić i będzie nam troszkę właśnie wilgotno i będzie niekomfortowo i w ogóle. Więc taki koc od śpiwora do śpiwora nie jest żadnym kompromisem wyborem takiego koca. Absolutnie nic nie zyskujemy, więc no kocyk od razu jako właśnie fajna oldschoolową wygląd vintage nie polecam, odradzam. O, nie tyle nie polecam, co od razu odradzam. Więc w takim wypadku, jeżeli już jesteśmy przy... dlaczego ja tu zerkam? Więc w takim wypadku, jeżeli już jesteśmy właśnie przy ustaleniu tym, że śpimy pod śpiworem, możemy, zadajmy sobie pytanie, to znaczy śpiwór, ale jaki? Jeżeli jest to sezon letni, tak jak jest przykładowo właśnie w tej chwili, ja tutaj jestem, mamy 2 sierpnia, było 20 stopni, w nocy mamy około 11 stopni, to tak naprawdę każdy śpiwór, jaki mamy w domu, wystarczy na takie warunki, jakie widzicie w tle. Niepotrzebna jest Wam wtedy absolutnie żadna jakaś inna wiedza i może informacji. Wyśpicie się na kariumacie w takim śpiworze, będzie Wam ciepło i tyle, kropka. Wiedza zaczyna być potrzebna, jeżeli decydujemy się na noclegi w lesie poza sezonem, już od jesieni. Ja już byłem właśnie przykładowo, no tam jak ostatnio pamiętam, 9 września, no to już te noce są odpowiednio chłodniejsze, one są znacznie wilgotniejsze. Tutaj już musimy mieć podstawową wiedzę na temat śpiworów i w tym krótkim materiale postaram się ją troszkę usystematyzować. To nie będą żadne tajniki. Tak naprawdę ja będę mówił o tym, co jest napisane na etykietach tych śpiworów, więc być może po prostu nigdy ich nie czytamy. Teraz dzięki temu być może też nie będziecie musieli jej czytać, a być może zaczniecie te etykiety czytać. Podstawowy podział śpiworów jest taki, że dzielimy te śpiwory na syntetyczne i puchowe. To jest jakby najbardziej grupa, tutaj jest najbardziej szerokie rozróżnienie śpiworów. I tutaj właśnie od punktów. Śpiwory syntetyczne z włókien sztucznych charakteryzują się tym, że przede wszystkim one są cięższe niż śpiwory puchowe, one ważą więcej. Ten śpiwór to przykładowo jest jakieś 1,5 kg, ale ja mam przykładowo snuk paka zimowego na minus 7 i tamten śpiwór waży już 2,5 kg. To już jest niebagatelna waga, to już jest rozmiar, który uniemożliwia mi praktycznie włożenie tego śpiwora do plecaka, jeżeli w tym plecaku chcę mieć cokolwiek jeszcze innego. Więc to są właśnie cechy fizyczne tych śpiworów, ale posiadają one również szereg zalet, za które ja będę do turystyki nizinnej, niskobudżetowej, jeżeli nie walczymy o wagę, będę polecał te syntetyczne właśnie śpiwory, ponieważ one mają tą cechę, że grzeją, gdy są wilgotne, one dalej utrzymują izolację. Jest to bardzo ważne o bandyckich właśnie godzinach 4, 5 nad ranem przy dużej wilgotności. Jeżeli śpimy gdzieś w jakimś otwartym schronieniu typu właśnie tarp czy plandeka, czy być może nawet jeżeli jesteśmy takimi kozakami, śpimy właśnie po prostu sobie pod chmurką. Drugą niebagatelną cechą nie bez znaczenia śpiworów syntetycznych jest fakt, że one są tańsze w zakupie. Tak naprawdę one są tanie w wersji jakiejkolwiek letniej, gdzie nie musimy o żadne parametry specjalnie walczyć. One są tańsze dużo od puchowych śpiworów. W momencie właśnie, gdy chcemy mieć śpiwór, który ma jakieś już parametry na temperatury około zerowe bądź minusowe. W takim wypadku mówimy o rzędu 200-250 zł. To wspomnianego przeze mnie i polecanego bardzo snug paka model Extreme Sleeper do minus 7, temperatura komfortowa, o której powiemy, kosztował mnie 250 zł. Jest to cena, no myślę, że nieduża. Jeżeli popatrzymy na fakt, że śpiwory puchowe zaczynają się w cenach, no myślę, że jeżeli powiem od 800 zł mocno do góry, możemy mieć mnożnik razy 2, razy 3, to myślę, że takim czymś nie przestrzelę. Więc co daje taki śpiwór puchowy, dlaczego właśnie w takie rzeczy iść? W mojej opinii, jest to tylko moja opinia, jest to śpiwór. Śpiwór puchowy warto zabierać, jeżeli traktujemy to jako śpiwór wyprawowy, jako część wyposażenia wyprawowego. W związku z tym otrzymujemy produkt bardzo lekki, który jest bardzo mały. Tak naprawdę to w stosunku do tego śpiwora, to śpiwór puchowy o takich samych parametrach
Myślę, że by był nie większy, może przesadzam, ale coś w granicach gabarytów tej kartki złożonej. Da się go tak skompresować, że on właśnie tyle miejsca, tak mało miejsca zajmuje. Więc jeżeli chodzimy gdzieś po górach, daleko, wyprawowo, to śpiwór puchowy jak najbardziej uważam wtedy, że to jest racja jego zakupu, która powoduje, że usprawiedliwia właśnie tą dużo większą cenę. Trzeba pamiętać jednak, że śpiwór puchowy też jest już wrażliwy właśnie na wilgoć. Mokry puch gęsi nie będzie nas za dobrze izolował, jeżeli właśnie go zamoczymy. Na pewno fajną cechą śpiwora puchowego jest to, że jest on długowieczny. Jeżeli jest dobrze korzystany, dobrze eksploatowany, to on jest naprawdę długowieczny. Trzeba pamiętać, że śpiwory syntetyczne tak naprawdę po kilku sezonach użytkowania tracą znaczną część ze swoich właściwości i trzeba właśnie je wymienić na nowe. To mam przetestowane, ponieważ to jest moja druga generacja śpiwora lidlowskiego. Właśnie na takie wypady sezonowe to polecam właśnie ten śpiwory lidlowe. One mają bardzo fajne parametry w granicach całego rozpiętości 2-2,5 miesiąca sezonu letniego. To one zupełnie, w zupełności starczą. Miałem pierwszą generację, posłużyła mi 4-5 lat korzystania i później to, co się wydarzyło, to ja wam powiem właśnie o co chodzi ze skróconą żywotnością syntetyków. Ja tutaj sobie to pozwolę wyjąć, mam nadzieję, że nie ubrudzę. Pamiętamy, że śpiwory pakujemy syntetyczne, nie układając, nie składając ich, tylko je wpychamy na siłę, na chama można powiedzieć, po to, żeby za każdym razem to wypełnienie układało się w inny sposób, żeby nie tworzyły nam się martwe, gołe pola, przez które będzie ciepło uciekało. I to jest właśnie powód, dla którego syntetyki wymagają co parę lat wymiany. Jeżeli ten syntetyk jest tani, nie jest markowy, dobrze pomyślany, w tym wypadku, to znaczy dobrze pomyślany, ja tu zachwalam to lidlowskie, żeby nie było, to mamy materiał, w środku jest właśnie ta wyściółka ciepła. On nie jest tutaj na ten przykład pikowany, czyli jeżeli będziemy przez długi czas korzystali i ugniatali te same miejsca, one w końcu ten materiał się rozlezie, będziemy mieli pod spodem tylko sam materiał. Materiał się rozlezie, nie materiał, tylko wyściółka się rozlezie. Będzie nas od ziemi nie izolował, tylko właśnie tutaj ten materiał, którym właśnie ta wyściółka jest opleciona, obszyta. Przykładowo w modelach droższych, tak jak wspomniany przeze mnie posiadany snookpack, całość materiału jest pikowana. Tam przez to właśnie to wypełnienie nie może się przemieścić dalej niż parę centymetrów w swojej komórce. To będzie mu gwarantowało dłuższą żywotność. Mam go dopiero drugi sezon, więc jeszcze nie mogę więcej powiedzieć, ale od tych lidlowskich za 89 zł, jak dobrze pamiętam, one mają stałą cenę, to mogę powiedzieć właśnie to. Dobra. Szybciej, bo się ściemnia. Więc mamy teraz tak. Jak wspomniałem, do turystyki nizinnej polecam syntetyka. I teraz omówimy sobie parametry. Parametry, o których mało osób kojarzy, a są bardzo ważne przy zakupie śpiwora. Są to temperatury, do jakich ten śpiwór został przystosowany, stworzony, uszyty. I tak naprawdę występują w przyrodzie na opisach. Nie chcę tutaj rozdzielać, bo to jest ze mną. To jest, jeszcze nie zerwałem, od lat ze mną jeździ. To jest właśnie typowa ulotka śpiwora, właśnie jaki kupujemy w sklepie turystycznym. Tutaj warto się tej ulotce przyjrzeć, ona ma bardzo dużo dla nas istotnych informacji. Przede wszystkim chodzi o zakres właśnie wspomniany temperatur. To mamy tutaj tą podziałkę zrobioną na dole. I tutaj mamy wyszczególnione trzy temperatury, które nas interesują, a z których tak naprawdę nas interesuje tutaj tak naprawdę jeden parametr. Mamy temperaturę, gdzie tutaj to mam. Jest tak zwana temperatura komfortu, to oznaczona często jako T-Comf. Jest to parametr, który nas interesuje. To jest jedyny parametr, który nas interesuje. Jest to parametr, który opisuje nam temperaturę, w której możemy się, będąc, w tym wypadku tutaj jest często podawane, jeżeli jesteśmy zdrową, dorosłą kobietą o średniej budowy, to w takim, czyli zakładają akurat tutaj, że po prostu mamy mniejszą tolerancję termiczną, szybciej się wychładzamy, to w takich warunkach wyśpisz się komfortowo, będzie ci ciepło.
Następna i przykładowo ten lidlowski plecak ma temperaturę komfortu, taką oznaczoną na poziomie plus 3 stopnie. Jest to bardzo fajny parametr, ponieważ to oznacza, że wyśpimy się no właśnie w niecałych 3 stopniach Celsjusza, czyli ten śpiwór daje nam ciepło jeszcze spokojnie w okolicach września i października. Następną temperaturą, parametrem, który jest podawany, jest tak zwany T-limit. T-limit oznacza temperaturę limitu, która określa parametr, w którym średnio zbudowany, zdrowy mężczyzna będzie czuł się komfortowo, a z kolei drobniejsza kobieta nie zmarznie, właśnie przesypiając noc w czymś takim. Nie będzie jej ciepło mega, ale generalnie nie zmarznie. I mamy trzeci parametr, i to tutaj uwaga, to jest tak zwana temperatura ekstremalna, T-EXT, trzema literkami określana. Jest to zabieg marketingowy. Na ten parametr nigdy nie patrzcie, nigdy się nim nie kierujcie. Tak naprawdę ten parametr mówi tylko o to, że w warunkach laboratoryjnych przez 2 godziny udało się kogoś nie zamrozić, nie dostał hipotermii. To jest parametr absolutnie dla nas nie do wykorzystania. Jest to parametr niebezpieczny, jeżeli weźmiecie na serio, tak jak w tym wypadku, że temperatura ekstremalna dla tego śpiwora lidlowskiego jest podana na minus 19. To oznacza, że zwinięci w kulkę przez kilkadziesiąt minut będziecie w stanie nie dostać hipotermii. Więc ten parametr się nie przydaje. Na to nigdy nie patrzymy. To nie jest temperatura, w jaką będzie nam ciepło w zimę. W żadnym wypadku. I to jest bardzo ważna uwaga. Nie wspomniałem, że T-LIM, czyli ten środkowy parametr, w którym zdrowy, średni mężczyzna się wyśpi komfortowo. W lidlowskim tutaj tym śpiworze wynosi minus 3 stopnie. I ja wam powiem, że ja się w nim przespałem przy minus 3 stopniach. Dało się. Dobra bielizna termiczna, dobre skarpety, dało się. Było to takie spanie właśnie na przeżycie, żeby się rano obudzić. Ale no, parametr spełnił swoje faktycznie założenia. No i tak, no i generalnie to byłoby na tyle, jeżeli idzie, co można powiedzieć właśnie o tym, w czym śpimy, ponieważ jak wspomniałem właśnie, no, wybór ogranicza się do śpiworów, ich podstawowe dwie części sobie cechy omówiliśmy, do kocyka wojskowego zniechęciłem, tak to też dobrze, i wiemy, czym są parametry takiego śpiwora, więc w tym wypadku uważam materiał za kompletny. Zobaczyliśmy troszkę lasu, troszkę rozstawianie się. Usłyszeliśmy nic, więc tak, koniec części trzeciej. Do zobaczenia rano, mam nadzieję. Miałem powiedzieć, nie, ja nie będę was straszył. Do zobaczenia rano. Ja idę teraz sobie właśnie ten śpiwór ładnie rozłożyć. Cześć i czołem, do zobaczenia. A to jest tak zwana złota godzina. Słyszycie, że nic nie słychać? To jest ten moment w lesie wieczorem, kiedy do zachodu zostaje już naprawdę niedużo. Przyroda zamiera, zamarł też wiatr, który tak cały czas dawał się we znaki. Wszystko stanęło, wszystko ucichło. Na nagraniu tego nie widać, ale też wszystko jest skąpane w promieniach, złotych promieniach słońca. Wszystko jest dookoła żółte. Może uda mi się akurat tutaj, może telefon będzie mniej bystry i uda mi się telefonem to uchwycić, jak nie ogarnie ostrości tak dobrze jak kamera, która umiała jakoś wyjść z tego właśnie zalania słońcem. To jest też taki moment, w którym właśnie człowiek sobie zdaje sprawę, że właśnie teraz już nie ma powrotu. Słońce jest zachód słońca przewidziany za 15 minut. Ja tutaj szedłem 1,5 godziny. Więc gdybym postanowił z jakiegoś powodu wracać, noc zostałaby mi w środku lasu. A tego bym nie chciał, bo jestem nieprzygotowany do nocnej wędrówki. Na taką też da się przygotować. Ale właśnie to jest moment, w którym wiemy, że tutaj zostajemy. Jest środek nocy. Ja sobie właśnie się zostałem obudzony i pomyślałem sobie, że tutaj jest taki moment, w którym warto też dodać do materiału to, żebyście się nie martwili. O tym nie pomyślałem w trakcie wszystkich tekstów, które puszczałem wcześniej. A propos odgłosów w nocy.
Zostałem obudzony przez skrobanie w namiot. Coś siedzi i skrobie, jest wrażenie, jakby chodziło dookoła namiotu i tak palcami po płótnie dawało. Więc generalnie ja powiem od razu jako skrót, czego nie musicie robić, albo zróbcie, żeby się przekonać i z głowy. To, że owady to nie jest jakiś tam potwór, jeleń czy dzik z palcami, który chodzi właśnie i nam szoruje dookoła namiotu. Kilka lat temu właśnie wychodziłem tak kilka razy z tego namiotu, żeby zobaczyć, co to jest, i to tak naprawdę z nożem i gazem pod ręką po prostu, bo mi ten ciśnienie się podniosło. Więc w lesie więcej niż dzików, jeleni i saren właśnie jest owadów. Taki żuk, który się dostanie pod podłogę, czy pod właśnie między tropik i sypialnię, no to właśnie on daje konkretne decybele, łazi i jest wrażenie, jakby właśnie coś nas śledziło. To warto zaznaczyć, to właśnie teraz wam od razu powiem, że będzie coś takiego. To się zdarza praktycznie co druga nocka w lesie w sezonie, bo zimą wszystko jest zamarznięte i nic nie żyje. Właśnie, że w sezonie letnim owady wydają dźwięki, one chrabąszcze chodzą, z właśnie tam tymi nóżkami skrobią nam w tę folię. Wrażenie w środku jest takie, jakby coś chodziło dookoła po prostu i rysowało palcami nam po tropiku. Na początku może być to przerażające, ale wierzcie mi, że z biegiem czasu idzie się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, czy to słychać, pewnie nie będzie słychać na tym na aparacie, na kamerze, ale tego, ale coś takiego właśnie jest. No i co? No tutaj wychodzi minus schronienia, które się wydawałoby najbardziej komfortowe, takiego jak namiot. Że jesteśmy zamknięci, jesteśmy bezpieczni, a tak naprawdę my nie widzimy nic, co się dzieje dookoła. Ja szczerze mówiąc mam więcej nocek przeżytych na półotwartym schronieniu, jakaś pałatka czy plandeka, więc widzę, że mi nic nie podchodzi, więc te dźwięki jakoś tak nie są drażniące, one nie robią takiego właśnie wrażenia, że ja się teraz obudziłem lewo, prawo, zanim mi tam pierwsze sekundy świadomości przyszły, że nic nie skrobię, tylko po prostu jakieś owady po prostu pod folią chodzą, no i one wydają takie dźwięki, więc to jest ważne i to dodam chyba właśnie na koniec, żeby się czegoś takiego się nie bali zupełnie. To jest naturalne, to tylko po prostu w nocy, jak jesteście wybudzeni, hałasuje i może postraszyć. Nic na zewnątrz się nie dzieje, nie działo się nigdy. No, to jeszcze raz dobranoc. No i co, mamy poranek. Nic nas nie zjadło. Okoliczności przyrody dalej są fascynująco fajne. Więc słowo na zakończenie. Ja się już zebrałem. I co ważne, miejsce po moim bytowaniu wygląda w ten sposób. Dokładnie w ten sposób, jak to miejsce zastałem. I to jest ważne. Zabieracie ze sobą wszystko, co przynieśliście. Tu nie może być śladu po tym, że byliście. Byliśmy tutaj gośćmi, zabawiliśmy się, opuszczamy miejsce też jako goście. Zostawiamy stan natury takim, jakim ta natura sobie to sama urządziła. Do następnego. A dusty road hot sun beating down. Dusty road, way over.